Próbuję osobiście spotkać się z Bogiem. Nie ma takiego człowieka. Nieważne w jakim stanie jest człowiek, czy jest dobry czy zły, czy jest młody czy stary, bogaty czy biedny. Nieważne w jakim stanie jest człowiek, każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Słowo Boże mówi: przyjdźcie do mnie. To są słowa Jezusa. Przyjdźcie do mnie, jeżeli jesteście obciążeni. Jeżeli jesteście obciążeni. On to mówił do każdego człowieka. Każdy człowiek jest obciążony przez to, że nie spotkał się z Bogiem. Kiedy ludzie przychodzą tutaj na ziemię, są martwi duchowo. Kościół katolicki nazywa to grzechem pierworodnym. A to jest po prostu martwy duch. Martwy duch człowieka. Psychika jest czynna i ciało jest czynne jakoś tam, ale duch jest martwy. Dlatego Słowo Boże mówi, że musicie się narodzić na nowo. Musicie się narodzić na nowo. To brzmi w uszach ludzi od tysięcy lat. Nazywam się Artur Ceroński i w 2001 roku osobiście spotkałem Jezusa. Siedziałem po raz trzeci w więzieniu. Od dziecka siedziałem w więzieniu. Od kiedy pamiętam, miałem konflikty z prawem, a mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem mordercą, byłem bandytą, byłem dealerem. Ale kiedy w moje ręce trafiło Pismo Święte i przeczytałem tam prostą informację, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to coś we mnie pękło. Ja zrozumiałem, że potrzebuję Jezusa. Ja nie byłem słabym człowiekiem. Ja nie szukałem ratunku u innych ludzi. Ja świetnie dawałem sobie radę. Byłem bogatym przestępcą. Byłem człowiekiem, który wydawał tysiące dolarów na kokainę. Bawiłem się w tym mieście jak Pan, ale kiedy dowiedziałem się, że to Jezus Chrystus, On jest Królem i Bogiem, to upadłem na swoje kolana i powiedziałem: Jezus, ja nie znam Ciebie, ale wiem, że potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. I wtedy On przyszedł do mojego życia ze swoją zbawczą mocą. On chce, żebyś Ty dzisiaj zawołał do Niego, bez względu na to, w jakim jesteś stanie. Nieważne, czy jesteś dobry, czy zły. Słowo Boże mówi, że sprawiedliwość ludzka, ona jest niczym w Jego oczach. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli, czyli poszli w stronę błędu i nie poznali Boga. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. A więc nie jesteś sprawiedliwy. Nieważne, czy jesteś gorszy, czy lepszy ode mnie, ale nie jesteś sprawiedliwy. A do nieba wchodzą tylko sprawiedliwi. Jest natomiast szansa dla Ciebie ta sama, która była dla mnie. Jeżeli wezwiesz imienia Jezus nad sobą, jeżeli uwierzysz, że On umarł za Twoje grzechy, jeżeli uwierzysz, że On stał z martwych, jeżeli uznasz Go za Pana swojego życia, pójdziesz do nieba. Jak nie, to diabeł będzie Cię dojeżdżał jak burą sukę, a później pójdziesz do piekła. Takie jest prawo. To jest prawo kosmosu. Ludzie, zrozumcie bardzo prostą rzecz, że nie ma żadnego znaczenia, czy jesteście katolikami, ateistami, czy jesteście heteroseksualni, czy jesteście pedałami. Nie ma żadnego znaczenia, bo piekło jest dla każdego i niebo jest dla każdego i wystarczy uznać zastępczą ofiarę Jezusa i pójdzie się do nieba i ten frajer diabeł nie będzie mógł z Tobą jechać, ale Ty musisz uznać ten prosty fakt, że dzisiaj jest dzień zbawienia dla Ciebie. Wystarczy, że dzisiaj spojrzysz w swoje serce i zrozumiesz, że Twoja samodzielność to jest zwykła pycha, że Twoja samodzielność jest niczym i powiesz: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. I wtedy moc wysokości, ona zmieni Twoje życie. Nie myśl sobie, że pójdziesz do kościółka, że usiądziesz sobie w konfesjonale i popierdzielisz jakieś bzdury z tym gościem z zakratki. Nie myśl sobie, że zjesz sobie ciasteczko o smaku kościelnym i coś to zrobi w Tobie. To jest ściema. Nie myśl sobie, że pomoże Ci psychologia, filozofia. Nie myśl sobie. Jedynie spotkanie z Bogiem może zmienić człowieka. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, jutro jest ten sam. On zbawia, On leczy, On wyswobadza, On daje
siłę do życia. I dzisiaj Bóg mówi do ciebie: przyjdź do mnie, a z wnętrza twego popłyną wody rzeki żywej. I nie musisz już udawać, i nie musisz się spinać, dlatego że jest czas łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. I bierze się ją przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Nie przez to, że ci ktoś głowę pokropił wodą, jak miałeś 8 tygodni. To nie tak działa, to nie ten system, to jedna wielka diabelska ściema. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, uznaj w swoim sercu, że On jest jedynym Zbawicielem, zastępczą ofiarą za twoje i moje grzechy. Wyznaj Go jako Pana, zrezygnuj ze twojego śmierdzącego egocentryzmu, wezwij Jego imienia, a będziesz uratowany. Bóg zmieni twoje życie, tak jak zmienił moje życie. Kiedyś niszczyłem ludzi, dzisiaj kocham tych ludzi. Kiedyś chciałem dla siebie, działałem jak grabie. Dzisiaj oddaję swoje życie za życie innych ludzi. To On zrobił w moim życiu i On to może zrobić w twoim życiu. I nie mów, że ty nie potrzebujesz, bo ty kiedyś ustaniesz przed tym Bogiem i nie będziesz mógł powiedzieć, że nie wiedziałeś i że nie potrzebowałeś. Dzisiaj ci głoszę z tego miejsca, że jeżeli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana, to pójdziesz do piekła i nic ci nie pomoże. I nieważne, czy uratowałeś tysiące ludzi, tylko to, czy przyjąłeś zbawienie. I też mówię tobie, że nie jesteś zbyt zły, aby przyjąć zbawienie. Wielu z was jest w kanale życiowym i może sobie myśleć, że przegrałeś życie. Przyjacielu, ja myślałem, że też przegrałem życie. Już powiedziałem ci dzisiaj, że zamordowałem człowieka, że niszczyłem innych ludzi, produkowałem amfetaminę i sprzedawałem ją dzieciom. I ja myślałem, że jestem na dnie, ale kiedy On przyszedł do mnie, On powiedział: Artur, ja umarłem za twoje grzechy. Jego potężna moc przeniknęła moje życie. Ja skorzystałem z łaski, z niezasłużonej przychylności Boga dla mnie. Nie musisz zasłużyć, nie musisz się starać, nie musisz się spinać. Przyjmij Jezusa prostym aktem wiary. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, to ja chcę, żebyś teraz oddał Mu swoje życie. Żebyś teraz zdecydował tam, gdzie jesteś. Żebyś powiedział: Jezus, ja biorę to teraz. Ja biorę to teraz. Ja wyznaję ciebie jako Pana i Zbawiciela. I ja nie będę go zaczął. Przyjdź do Jezusa. To jest prawdziwy bohater. Zerwij się ze smyczy od tego bydlaka diabła, który cię ciągle dojeżdża. Nie ma życia w neutralu. Jest albo życie z Bogiem, albo życie z diabłem. Nieważna też jest religia. Mam wywalone na religię. Jezus nie był religijny. Rozwalił im cały judejski system. Wiesz dlaczego? On stanął przed nimi, a oni do niego mówili: jest napisane. A Jezus mówi: ja wam powiadam. Ja jestem Słowem Boga. Nie to, co napisane, ale ja jestem Słowem Boga. On to wszystko rozwalił. On stanął przed świątynią w Jeruzalem i powiedział: rozwalcie to wszystko, a w 3 dni to odbuduję. 3 dni. Przyjaciele, nie mówię wam o religii. Religia to ściema. Rozumiecie? Religia to ściema. Ale Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. I On dzisiaj mówi do ciebie: przyjdź, weź i żyj.